Uber mi zablokował konto. No kurde. Dzień dobry, w poniedziałek. Powyżej 16 stopni dzisiaj, słonecznie. A ja dzisiaj wyjątkowo będę jeździł na Uber Eats. A to dlatego, ponieważ Uber ostatnio bardzo dobre questy oferuje. Można zarobić sporo, bez dużego wysiłku. No i dzisiaj mamy też fajny quest jeden. Zaraz wam powiem dokładnie. Ogólnie quest jest podzielony na dwie części. Za pierwsze 10 zamówień Uber płaci 35 zł, a za drugie 10 aż 45, czyli za 20 zamówień można zgarnąć 8 dych. Na Wolcie za 20 zamówień 30 zł. A że ostatni tydzień pracowałem bardzo dużo na Uberze i ten bonus był do zrobienia, no, raz, dwa. Co chwilę jakieś podwójne, potrójne wpadały. Dlatego właśnie jadę w stronę centrum bardziej. No i jesteśmy już w centrum. Dzwoni mi powinne zamówienie. Nożnik 1,6 i uderzamy do Mango Mama. A drugie zamówienie skąd będzie? Z Alomordo, zapiekanki. Dzięki. Teraz praktycznie wszystkie lokale dokładnie sprawdzają, czy kurier potwierdza odbiór na aplikacji. Nie dziwię się. Alomordo, zapiek z panini. Dzień dobry, czy Uber 8.1? Potwierdzam, proszę bardzo. Nieco ponad 3 km do pierwszego klienta. Kursik, no, w miarę długi jak na Ubera, ale powiem wam, że Uber ostatnio wysyła mnie na bardzo długie kursy. Kilka dni temu miałem kurs 12 km. To było zamówienie łączone. Pierwszy kurs był chyba 5,5 km, a drugi 6,5. No, byłem zdziwiony, bo praktycznie miałem dostawę na granicy Wrocławia. Pewnie brakuje im zmotoryzowanych i ktoś musi zrealizować te zamówienia długie. Dzień dobry. Miłego dnia, do widzenia. Czekaj, tutaj jest ścieżka, na ulicę, kurde. Myślałem, że ścieżka jest od trawnika tam. Ograniczenie 40 na godzinę jest na tej ulicy, więc sam raz na rower. Pieszy, proszę bardzo. O, jest zielone. Wow, i to na całej długości skrzyżowania. Jest zakaz, nie mogę jechać pod prąd, muszę przejechać na drugą stronę. I potem co? A potem jeszcze zawrócić i jechać. I zobaczcie, jaki to jest bezsens właśnie. Jadę obok tej ścieżki jednokierunkowej, bo tu nie mam innej możliwości. A w międzyczasie dzwoni Uber z kolejnym zamówieniem podwójnym. Jeszcze nie dostarczyłem tego drugiego, a tutaj dwa kolejne już są zakolejkowane. Znacznik jest tutaj postawiony przy tym budynku po lewej stronie, ale już chyba widzę, że to nie to. Dzień dobry, orientuje się pan może firma Miniland? W tym budynku weźcie ze strony ulicy. Przejedzie przez tą bramkę. A przejadę przez bramkę, czy nie przejadę? Zmieszczę się? Na styk lepiej zejść z roweru, żeby nie uszkodzić samochodu. Tutaj będzie na milimetry. O, milimetry i to takie aż do pół milimetra. Dzień dobry. Ja mam dostawę Ubera. Proszę bardzo. Miłego dnia, do widzenia. Piesek mnie zaczepiał. Zaczął mnie obłąkiwać. Swoim noskiem takim czarnym, dużym. Trzecie zamówienie to El Gordito, kuchnia brazylijska. Kurczę, jaka brazylijska. Ja mam w głowie kuchnię brazylijską. A to jest kuchnia meksykańska. Podejrzałem w aplikacji Ubera i odbiór będzie podwójny z tej restauracji. Kurde, jadę chodnikiem chyba. Tak, ja pierdzielę. Jest miejsce parkingowe dla najlepszego kuriera. No takie jest tutaj. Taki kawałeczek wolnego, ale sobie chyba podjadę na chodnik. Nie chcę tam nikomu blokować. Dzień dobry. Ja mam dwa Ubery, 23, 4B. To ja mogę spakować. Dzięki. Zamówienie będzie dzisiaj jeszcze? Dostałem informację, że za 7 minut, a to już minęło z 15 minimum. To tak chyba meksykańskie 7 minut, nie? A few moments later. Jasne, jest zatwierdzone, ale pewnie jeszcze nie pojawiło się. Dobra, dzięki. No i jeden z najgorszych odbiorów, jakie miałem ostatnio. 20 minut lekko czekania. Nie chciałem tego anulować, chciałem już odebrać te dwa zamówienia, mieć święty spokój. Poświęciłem te 20 minut, ale to pierwszy raz taka sytuacja na Uberze od długiego czasu. Ulica Gajowicka jest jedna z najgorszych. Dziury pozaklejane asfaltem. I słońce znów zajrzało do nas. Od razu inaczej. Dużo cieplej się zrobiło. A jak tylko schowa się słońce, to czuć ten taki chłodek jesienny. Jaki to był numer bramy? 10, 10. Jest szósteczka, jest ósemeczka i musi być dziesiąteczka. Przypnę rower, kurczę, tutaj samochód blisko, ale mam nadzieję, że się nic nie stanie. No, powiem szczerze, że tak średnio, żeby mi tylko rower się tutaj nie przekręcił. Jeszcze sprawdzę. Nie, stabilnie jest, dobra. Dzień dobry. Tu aplikacja prosi o PIN. 7? 4-1. Proszę. Tutaj jak się jedzie na Prytwicza, to zawsze przez taki fajny wjazd
między budynkami. Lubię ten dojazd, takie ścięcie. To będzie chyba nowe budownictwo. Tam są takie klatki z literkami na końcu. No tu szlaban, schody, nie ma jak się dostać. Trzeba zaparkować, zostawić rower. Idę maść z buta. Dzień dobry. Miłego dnia. Do widzenia. Jestem na dole Wrocławia, a mapka czerwonych miejsc jest oddalona ode mnie, więc trzeba się tutaj kierować w stronę centrum. Patrzyłem w szczegóły tego zamówienia podwójnego teraz, co zrobiłem. Ostatnie podwójne zamówienie realizowałem prawie godzinę. I co teraz będziemy robić? Jak tu rowerem pojechać? W międzyczasie mi Uber dzwonił dwa razy, ale odbiory były takie dalekie, że odrzuciłem, bo liczę, że coś tu mi w centrum teraz wpadnie, coś blisko. No i doczekałem się zamówienia fajnego, a jest to McDonald's z Hightowerze. Poniedziałek trochę kiepski jest na Uberze dzisiaj. Szkoda, bo ostatnie dni były takie dobre. Zamówienia sypały, a to chyba na wszystkich apkach sypały. I odnośnie mojej torby, to już zamek u góry całkowicie już się zepsuł. Teraz do torby dostaje się poprzez główną klapę. Tam są jeszcze dwa zamki jako tako sprawne. A dzisiaj chciałbym zrobić te 10 zamówień. Mam już 4 na Uberze. Teraz jadę po piąte, czyli już pół metek jest. Spytam się, czy gotowe. Jak nie, to szybko wychodzę na zewnątrz, pilnować roweru. Tylko luknę na ekranik, czy moje jest zrobione. Czy mógłbym się dowiedzieć, czy Uber F3 będzie? Bo był na ekranie jakiś czas temu, ale zniknął, nie wiem. O, idealnie, F3. Dziękuję. Jakbym się nie spytał, to bym jeszcze czekał, a tak spytałem się i po sekundzie pojawiło się zamówienie. Nie wiem, czy to zwykłe głośności, czy po prostu tak miało być. A, tu taki skrócik fajny. Już myślałem, że nie podjadę, że będą jakieś schody. Domofonik otwarty. Teraz tylko które piętro? Nie wiadomo. Piąte piętro! A, bez windy. Klient powinien na sznurze spuścić torbę i bym włożył jedzenie do torby. Tak jak na jednym filmiku na internecie widziałem. Jak nie widzieliście tego filmiku, to wejdźcie na mój profil na Facebooku. Tam zamieściłem linka, jak klient zamówił KFC. Wchodzi kurier, a tam na środku właśnie klatki schodowej z góry klient zrzucił, spuścił sznur z torbą i jedzenie później wciągał sobie tam. Pomysłowe bardzo. Tu by się sprawdziło tak, no nie do końca, bo jest wąsko, ale można spróbować. Dla chcącego nic trudnego, nie? Napój. I reszta, proszę bardzo. Miłego dnia, do widzenia. Kurczę, nie chcę, co bym odwołał dostawę, to już aplikacja było kliknięte, ja pierdzielę, przypadkowo. Minęły nieco ponad 2 godziny od pierwszego zamówienia. Mam na liczniku 75 zyla. To jest kwota brutto, czyli z tego jakieś, nie wiem, 20% zależy, jak tam Uber sobie nalicza. Czyli powiedzmy, że 6 dych netto za 2 godziny. No nawet spoko, jeżeli tyle czekałem w restauracji. Czyli jeśli zrobiłem 5 zamówień w przeciągu 2 godzin, to jeszcze 2 godziny zostały do 5 kolejnych. No, dzisiejsza poniedziałkowa bida na Uberze. Nie chcę odpalać innych apek, bo chcę skupić się na Uberze i zobaczyć, jak to wygląda. Jak nie nagrywałem, to było bardzo dobrze przez ostatnie 2 tygodnie. Tylko kamerkę załączyłem. To tak spokojnie jest z zamówieniami. Widzę, że Wolciak też siedział sobie na ławce. Czyli to musi oznaczać, że no, dzisiaj poniedziałek jest wyjątkowo kiepski. Wiem, co się wydarzyło. Zobaczcie, Uber mi zablokował konto. Dlatego mi nic nie wpada. Pomyślałem, żeby się zalogować ponownie. Wylogować się i zalogować. No i mam. Skontaktuj się z pomocą w sprawie swojego konta. Ciekawe dlaczego, przecież wszystko dostarczyłem. Dobra, to w takim razie ja tutaj piszę zgłoszenie do Ubera, a w międzyczasie włączam Wolta i Bolta. No to do później, dam wam znać co i jak. A few minutes later. Zgłoszenie przesłane do Ubera. I ciekawe, ile im to zajmie, żeby mi aktywowali konto ponownie. No chyba, że jest jakiś powód dziwny, jakiś wymyślony. Wyciągnięty z kapelusza. No Uberku, Uberku, ja tu chciałem dzisiaj pokazać, jak fajnie się zarabia pieniądze na tej aplikacji, a ty mi zrobiłeś takiego psikusa. I to z jakiego powodu? Ja się pytam. Na życzenie Ubera przeszedłem na Wolta. Po prostu, no jeżeli chcą stracić dostawcę, no to proszę bardzo. A Wolt mnie woła po odbiór do ZZ Top. A ZZ Top to jest lokal z zupami i zapiekankami, czyli taki skrót. Zupy, zapiekanki. Tak, ja uwielbiam samochody, które wszędzie muszą zaparkować i blokują. No i już pedałem sobie. No kurde. Dzień dobry, 397 V. I od razu będziemy jechać do Ato Ramen po drugi odbiór i w aplikacji pokazuje, że będzie jeszcze trzecie zamówienie. Volt tutaj mnie przywitał bardzo pozytywnie. A Uber wciąż utrzymuje bana. Nie wiem, kiedy mi to konto odblokuje, czy w ogóle odblokuje. Może już koniec kariery na Uberze. Ja myślę, że te blokady teraz stosują wtedy, jak klient zgłosi, że czegoś brakuje w zamówieniu. I automatycznie taka blokada jest stosowana. Trzecie mi uciekło, także tylko 2 będę miał. Mogę 637?
Dzięki. Ciekawe, czy dzisiaj jeszcze Uber mi zdąży odblokować konto. Bo kurczę, bonus czeka. Ja chcę ten bonus zrobić. Dzień dobry. Dzień dobry. Miłego dnia, do widzenia. Dzień dobry. Jeśli mnie pamięć nie myli, to tutaj po prawej stronie. Przyjechałem całe 30 metrów. Ojej, kabelek. Proszę. Mam zamówienie z pizzerii Etna, a na Uberze wciąż ban, żadnych zmian. I teraz tu muszę podjechać do góry. To jest taki zawijas ostry. A od czego ma się manetkę? I wspomaganie. No, taki podjazd to leciutko. Dziękuję bardzo. Dzięki. No jedziemy z trzecim króciakiem voltowym. No i patrzcie, jakby to był Uber, to już byłoby moje 8 zamówienie. I bonus 10 zamówień prawie byłby już zrobiony. Proszę, dzięki, do widzenia. Kolejna pizza do odebrania na Wolcie. Tym razem z lokalu koło pieca. Pizzeria znajduje się vis-a-vis Pancho. Blokerzy na tym skrzyżowaniu, jak ja to lubię. A nie mam klaksona dzisiaj, ten go strąbił. Muszę sobie kupić nowy powerbank, bo ten mój coś nie działa ostatnio. Tyk USB chyba już przetarł. Nie wiem, próbowałem to czyścić, ale to nic nie pomogło. I ta wtyczka raz działa, raz nie działa. A ten alarm wymaga długiego ładowania z powerbanka. Dzień dobry, a Volta 60? Dziękuję. No, pod prąd. Niedobrze. A Uber zdjął mi w końcu bana. Ban trwał 90 minut. Tylko dojadę, wrzucam aplikację Uberową. Standardowo nigdy nie sprawdzę, jaki to jest numer budynku. Tak to lepiej, że nie widzę. 30. Tu jest 25? To nie wiem, to chyba jakieś inne numery były. 28, o, bliziutko. Trzeba odpalić Maps Me. To jest 30. Ale również nie ma numeru. Więc jak ktoś nie ma aplikacji jakiejś, to nie trafi. Proszę. Dziękuję. Dzwoni znów tutaj Volt. Proponuję dłuższy kurs, a podziękuję z tego powodu, bo już mam Ubera załączonego i mam podwójniaka, więc chcę zrobić tego Ubera do końca dzisiaj. Także wlogowuję się z Volta i wracam do Ubera, który mnie zbanował, a teraz odbanował. Nie wiem, czy mi tam wysłali jakąś wiadomość, czy nie. Dlaczego tak się stało? A za chwilę słońce będzie już zachodzić. Także chciałbym przed zachodem słońca zrobić te zamówienia wszystkie bonusowe. No ale przez tego bana to się wszystko przedłużyło. Bo ja na pewno nie odpuszczę. 35 zł piechotą nie chodzi. Dzień dobry, Uber 11. Dzięki. Po raz kolejny zabieram was tutaj na przejażdżkę po rynku. Kierujemy się w stronę ulicy Świdnickiej do Pizza Topi. Dzisiaj rynek taki przejezdny, no to nie jest weekend. W weekend tutaj no jest grubo. Dzień dobry. 9A. Dzięki. Poszło w miarę szybko. Zero klientów. No i miałem czas jeszcze się ogrzać. A robi się chłodno już. Trzeba będzie jeszcze bluzę nałożyć pod kurtkę. Zajął pozycję przede mną, bo ja nie mogę się teraz przycisnąć naprzód i muszę przeczekać. Tutaj widzicie, jest skręt w lewo, a oni stoją w kolejce do zawrócenia. Te dwa dostarcze, to będę miał już 7 na koncie i ostatnie 3 i 35 zł questa wpadnie. Bo w Uberze to się nazywa quest, Volt nazywa to bonusem, w Glovo są wyzwania, a w Bolcie jest... Po prostu, w Wrocławiu nie ma żadnych bonusów, w Warszawie wiem, że są. Dobra, też sobie tak skrócę. Trzeba brać przykład od innych. Dzień dobry. Ulica Gwiaździsta 10, to jest w kierunku Sky Towera. Niestety nie jest to Sky Tower. Może kiedyś wspólnie pójdziemy tam dostarczać na 48 piętro. Czy ile tam tych pięter jest? Wow, kolejny mi tu dzwoni. Bierzemy oczywiście. To jest chyba budynek po lewej jednak. Jakoś nie chce mi się sprawdzać na Maps Me. Jest dyszka. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Zamówienie numer 8 na Uberze to McDonald's. Dworzec PKP. Na rowerze to fajnie, bo mogę podjechać sobie pod sam McDonald's. 8-4? Już potwierdzam. Już. Dzięki. Wszyscy już teraz sprawdzają dokładnie, czy kurier potwierdzi. A ja potwierdzam zawsze. Mnie nie interesują jakieś tam żarcia za darmo. Oczywiście jak jest legalne za darmo, to tak. Ja nie z tych. Mam nadzieję, że rower stoi. Stoi. Kurde, co to był za pisk. To drzwi zamykające się wydały, taki odgłos. Boże, teraz jakieś skrzypienie. Nie chcę mi się czekać na windę. Kurczę, zapomniałem wjechać na ścieżkę, a to jest też dodatkowy wjazd.
O, ładnie ten pan naprzeciwko sobie tutaj bryluje na rowerze. Nie wiem, co on robi. Niezły ryzykant między tramwajami. Tutaj odbierałem 3 razy. Zawsze się czekało długo. Dzięki wielkie. Praktycznie 0 czekania. I trafiłem na zamówienie z serii bardzo długie, 5-kilometrowe na osobowicę. To jest właśnie ten minus na Uberku, że nie wiadomo, gdzie się będzie jechać i każde zamówienie się bierze tak w ciemno, naprawdę. Taka mini niespodzianka. Tym razem, no, niestety, trzeba przełknąć i jechać. I ogólnie troszkę jechałem złą drogą, bo prowadziło mnie naokoło. To co, jeździłem przez boisko. Trochę sportu wam pokażę. Jest kosz, badminton. Mogę prosić o kotpin? 3530. Proszę bardzo. O, barpyza, może tam by coś było, to bym pojechał. I status bonusowy 9 na 10. Wpadło mi ostatnie zamówienie 10 na Uberze. Ponad 4 km muszę wracać do rynku. Z tego co się orientuję, Uber już nie płaci za dojazd do lokalu. Jeśli wiecie, to niech ktoś mi napisze w komentarzu, bo zauważyłem, że już przestały wpływać dodatki za dojazd. Uber 4-4. Dobra, będziemy jechać na północ ponownie, 3 km. Jest to moje 10. zamówienie. Ten bonus pokryje te 90 minut, gdzie nie pracowałem na Uberze. W zasadzie to 30 minut w ogóle nie pracowałem, bo czekałem na zamówienie. A po tym, jak się zorientowałem, że dostałem bana, to zrobiłem chyba 3 albo 4 zamówienia na Wolcie. Więc finalnie nie powinno być źle. Wytrzymajcie jeszcze chwilę, a będzie podsumowanie. Zobaczymy, ile wyszło na godzinę. Jak to światełko tylnie świeci centralnie w oczy. Nie wiem, czy ktoś mu uwagę zwróci kiedyś. Dzień dobry, mogę prosić o PIN? Nie wiem, bo to chłopak załoga, nie znam. Mam do niego pisać? Tak. Proszę bardzo, miłego wieczoru. Okej, nie ma problemu, do widzenia. 6 godzin minęło od mojego pierwszego zamówienia. Na Uberze zrobiłem 10 zamówień. Na Wolcie 4 zamówienia. Dziękuję wam za wspólne oglądanie. Fajnie, że dotrwaliście do tego miejsca. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, pozdrawiam.